Ze mną jest dyrektor sportowy Legii Warszawa, Marek Jóźwiak. Panie Marku, kibice jeszcze nie wiedzą, ale my już tak, to spotkanie dzisiaj nie zostanie rozegrane. No i przy tak ulewnie padającym deszczu to chyba jedyna logiczna decyzja. Myślę, że tak, to jest zgadzane się obie strony. Zarówno my, jak i Zagłębie Lubin podjęliśmy taką decyzję wspólnie z delegatem, obserwatorem na to spotkanie, że w tych warunkach no, nie ma prawa mieć się odbyć. Uczestniczył pan w rozmowach ze strony klubu z przedstawicielami Ekstraklasy SA, delegatem i również przedstawicielami Zagłębia Lubin. A czy znany jest już ewentualnie kolejny termin, w którym to spotkanie mogłoby dojść do skutku? Tak, no będzie to, jeśli awansujemy do fazy grupowej Ligi Europejskiej, no to będzie to prawdopodobnie 22-23 listopada, więc będziemy mieli okazję się rozegrać te spotkania. Natomiast jeśli do tej Ligi Europejskiej nie awansujemy, no to najbliższy pierwszy wolny termin rozegramy te spotkania. Przepisy mówią, że w przypadku odwołania meczu nazajutrz o 12 to spotkanie powinno być rozrywane, ale zdaje się, że wy nie bierzecie takiego scenariuszu pod uwagę z uwagi na spotkanie w Lidze Europejskiej. No tak, my gramy w czwartek następne spotkanie, a przede wszystkim no, prognozy pogody są nieubłagalne i ma padać przede wszystkim całą noc, jutro kolejny dzień, a więc no, nie byłoby sensu w ogóle przedłużać tego terminu do poniedziałku, do 12 godziny jutro. No, bo mecz musiałby się odbyć przy pustych trybunach, ponieważ no, jak wiemy, no, prawa telewizyjne, ludzie też muszą przyjść i chcieć ten mecz obejrzeć, a jutro byłoby ciężko kogoś na ten stadion ściągnąć. Tak, no niestety mam smutną decyzję, bo spotkaliśmy się po to, żeby grać, natomiast boisko dalej trzyma wody, nasięgnięte jest wodą, w związku z tym bezpieczeństwo zawodników najważniejsze. Muszę przyznać, że to była ciężka decyzja, bo to nie jest całe boisko 100% zalane wodą, tylko około 30-40% jest wolny, dobre, ale 70% jednak tego. Zdrowie ważniejsze. Ostateczną decyzję podejmie Ekstraklasa o terminie, natomiast dzisiaj się niemożliwe do rozegrania te zawody. Chyba, że prognoza pogody nie ma dobrej prognozy pogody, więc może być jeszcze tylko gorzej. No właśnie, bo już tutaj ogłosiliśmy, że jest na pewno nie ma tego spotkania. Pan sędzia główny razem z panem przeszli tutaj całą murawę. Jeszcze kilka minut było tam chyba negocjacji takich. Czy na pewno na 100% nie można grać? Zdaje się tak, że opinie zawodników były brane pod uwagę, tak? To nasza suwerenna decyzja sędziego była, natomiast oczywiście braliśmy pod uwagę również zdanie zawodników na samym końcu. No i muszę przyznać, że zawodnicy obu drużyn przychylili się do tego, dbają o swoje zdrowie i jednak to naprawdę zdrowie zawodników jest ważniejsze, w związku z tym no, taka decyzja jest ostateczna już, nie będziemy już przekładać. No bo oczywiście za pół godziny można by grać chwilą przestania wody, ale nie zapowiada się to. Czy możemy już powiedzieć o jakimś konkretnym terminie rozegrania tego meczu ponownie? W listopadzie słyszałem, że jest taka wersja, co jeśli Legia nie awansuje do fazy grupowej Ligi Europy? Znaczy, mecz zostanie rozegrany w najbliższym możliwym terminie. Wszystko to jest uzależnione od tego, czy Legia zakwalifikuje się do rozgrywek grupowych Ligi Europejskiej. W sytuacji, gdy Legia się zakwalifikuje, to pierwszy wolny termin dla Legii to jest dopiero listopad. To jest środek tygodnia 22 lub 23 listopada. Dokładny termin byłby ustalony w porozumieniu ze stacją telewizyjną. Natomiast gdyby Legii nie udało się uzyskać awansu do rozgrywek grupowych, mecz będzie rozegrany w terminie przewidzianym na mecz pierwszej kolejki rozgrywek grupowych Ligi Europejskiej, czyli jeszcze we wrześniu. Uzyskaliśmy oficjalny komunikat w tej sprawie dopiero przed chwilą. To dlatego, że liczyliście na to, że pogoda okaże się łaskawa, czy może tak długo trwały rozmowy z przedstawicielami obu klubów? Znaczy, ciężko powiedzieć, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ponieważ jest to wyłączna kompetencja sędziów i tylko sędzia może podjąć decyzję w tym zakresie. Jeżeli mecz się nie odbył, to widocznie, ponieważ prowadził rozmowy z przedstawicielami obydwu klubów, widocznie wszyscy stwierdzili, że nie było dzisiaj warunków do rozegrania tego spotkania. Natomiast do mnie jakby już należy rozwiązanie tej sytuacji dalej, czyli ustalenie nowego terminu, a na to musimy jeszcze poczekać. Była jeszcze taka wersja, że pierwszy termin to jutro, godzina 12 w południe, ale rozumiem, że na to klub Złocieńkowski raczej by się nie zgodził. Ja myślę, że to nawet nie chodzi o kwestię dotyczącą klubu z Łazienkowskiej. Myślę, że podstawową kwestią to jest możliwość przeprowadzenia transmisji telewizyjnej, możliwość rozegrania meczu w obecności publiczności, czy chociażby konieczność de facto, wydaje mi się, uzyskania nowej zgody na organizację imprezy masowej. To jest niemożliwe spełnienie tego warunku.